Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ja, MC, a dobrze mamy kolejny odcinek z gry Serious Sam 3 BFE. Nie ma gdzie się ukryć. Znaczy nie znajdziemy miejsca, żeby się ukryć. Zaczynamy czwarty poziom. Tak jest, panie i panowie. Zaczynamy czwarty poziom i na tym poziomie znajdziemy tutaj gdzieś Laser Gunna. Tak mi się wydaje, że na następnym poziomie. Nie pamiętam, co mówiły w komentarzach. Ktoś mi mówił w komentarzach, gdzie znajdę Laser Gunna. Ale niestety nie pamiętam, także musicie mi wybaczyć. Okej, okay, co mówi tutaj ten napis? Nie opuszczę miasta moich przodków. Okej, okay, w porządku. To było pod kółkiem. Tak, chcemy, tu mamy w ogóle. Jak najdę czerwonego, okej. Okay. Meczet, karabin szturmowy, okej, okay, bla bla bla. Sklonowany żołnierz z karabinem. Syniański bykołak. Okej, okay, dobra, w porządku. Czy mamy tutaj coś za ścianą na przykład? Nie wiem, czy będziemy, możemy się wyjść, okej. Okay. A tu nic nie ma, zobaczcie. Jest, właśnie dużo w samej trójce jest takich miejsc i lokalizacji, gdzie niby coś jest. Ale naprawdę nic nie ma. Wow! Tego się nie spodziewałem. Okej. Okay. Nie grałem takiego Seriousa, mogły i nie nagrywałem tak, też sporo. Nie filmów normalnych, także to jest nowe dla mnie doświadczenie. Można powiedzieć. Gdzie mamy iść? Tędy faktycznie? Gdzie on wylazł tutaj? Nigdy nie pamiętam, gdzie my tu mamy iść na początku. To jest głupie. Bardzo głupie. Ha, jestem pogubiony, poważnie. Stąd przyszliśmy, tyle wiem. No dobra, nic tu nie ma. Tędy? Tędy chyba, no. Dlatego ja nie pamiętam nigdy. Zawija z głupi na początku. Okej. Okay. Kamień szturmowy, bardzo fajna sprawa. Tu będziemy mieli chyba bossa kolejnego, jak dobrze pamiętam. I będziemy mieli też działka do rozbrojenia, więc może być ciekawie. To na pewno. Co mamy pod wiadomością? Jestem przyzwyczajony, żeby F klikać z Seriousa 4. O, proszę bardzo, biomechanoid, no tak, okej. Okay. Nasz boss wcześniej. Wow, to chyba stuje, ja słyszę z przodu, z tyłu, wszędzie. I pyk, tak, słyszę już działka. Tego pacjent, tak? Może być ciekawie, okej. Okay. Ja też nie pamiętałem nigdy dobrego sposobu, żeby wiecie, tę działkę rozbroić. To zobaczymy, jak mi pójdzie. Miejmy nadzieję, że dobrze. Wow. Dwóch jest? Myślę, że było dwóch. Nieważne. Pam, pam, pam. Tu jest jeden, ale to jeden, którego widziałem. Nieważne. Jest i działko. A no właśnie. Jest i działko. I to będzie fajne. I tu przyjdą? Co mi się wydaje? Tak, idą, patrzcie. Dawaj miniganie. Wszystkich po kolei. Pięknie. Powinni jeszcze przyjść, jeżeli dobrze pamiętam. Nie wiem, czy przyjdą. Zaraz się to okaże, tu nie ma nic. Okej, okay, w porządku. Tak, bo i tam słyszę już. Nie wiem, czy mogę to nowo włączyć. Tak, druga fala przyjdzie, jak najbardziej. Hop. I dobra, was panowie. Wow, zdążył strzelić. Niedobrze. Pięknie. No, jeszcze nie koniec. No, sami się to nie poradzili z tym, jak mi się wydaje. Kuku mówi nam, proszę bardzo, jest. Minigun. Tak? Automatycznie tak. Wartownik z miniganem. Piękna sprawa. Okej, okay, wyłączamy. Dzięki, przydałeś się. W ogóle ten minigun ma swoje życie, patrzcie. Na zielono świeci. Okej. Okay. Jeszcze nie koniec? Ale ty w ogóle, myście tu nie przyszli w ogóle, mieliście przyjść. Nieważne. Czy ja mogę zrobić takie coś? Yes! Tego brakowało mi w czwórce. Strasznie. Pięknie. Yes! Yes! Przestanę. Co tutaj pisze? Dajcie nam spływy, a my damy wam ich zieloną krew. Tak, bo możemy w opcjach tutaj ogólnie w sobie ustalić, żeby krew była zielona. Także to jest całkiem spoko. Tak, zapomniałem, że to powinien być sporo pająków, także muszę się pilnować i nie dostać zawału przede wszystkim. Bo jeżeli nie wiecie, jesteście na wiedzą kanale, ja się boję pająków. I to panicznie. W każdej maści, każdego rodzaju. I wszędzie, na żywo, w grach, wszędzie. Więc to się. I to bardzo. Okej, tu jest życie schowane. Okej, tylko 5, no ale zawsze to coś. Tu musimy przejść szybko, żeby nie dostać. Po cichutku, otworzymy sobie te kokony oczywiście. Na noc.
Ty też? Halo? Panie kokonie, wake up! Time to die! Come to papa. Come to papa sam. I will die here. I should not be here. O, ciebie wyłączę, bo mnie denerwujesz. Proszę bardzo. I nie mam pojęcia, jak rozbroić. O, resztę, no właśnie. Tam coś się wypluło chyba jeszcze za mną. Tutaj właśnie. Cwaniaczek, okej. Okay. To jest kolejny wyłącznik, nie wiem do którego. Chyba do tego, dokładnie. No i super. Tu mamy już ogarnięte. Tu mamy pajączki jeszcze wszędzie. Nie wiem, czy jak biegam, bo tylko potem też się otwierają pająki. Chyba nie. Bo tylko jak strzelę, oho. Nadchodzą. Big papa pająki. Donuts? I dobranoc. Ślicznie, tam jest kolejna sekcja. Tutaj załatwienie pajączki, proszę bardzo, pięknie. Elegancko idzie, dobra. Ja chcę znaleźć tego Lejzegana, bo nie chcę, żeby ktoś komentarz pisał na Daemo mi, no nie. Więc wydałoby się to znaleźć. Tu jest pancerz, mamy full. Ale nic, no ale nic. Gdzieś za ścianą pamiętam, że jest pancerz. Lejzegan. Gdzieś trzeba przeskoczyć i właśnie tam jest ukryty. Tylko gdzie i jak, to jest dobre pytanie. Nie będziemy tego znowu włączać, mimo że moglibyśmy, jak najbardziej. Dobra, to chyba będziemy szli dalej, bo tu mnie wydaje mi się, że coś jeszcze było. Tu mamy schowane rzeczy tylko. Okej. Okay. No ja przepraszam, odbija mi się, bo przed chwilą jadłem. Tak się zdarza, jak człowiek je czasami. Okej. Okay. Pogubiłem się już, nie mam pojęcia gdzie iść. Jeszcze łatwo pogubię na tym poziomie, Jezus Maria. Albo ja jestem głupi, nie wiem. Na pewno jedno z dwóch. Myślę, że muszę przejść tutaj i w prawo. I jeszcze w prawo i potem w lewo. Zgadza się, okej. Okay. Pająki słyszałem, ten pająk chyba źle skończy. No ale strzelić w nich? No, strzela w pająki, myślę, że nie strzela w pająki. Bym się załamał, no strzelaj! I najwidoczniej nie chcesz strzelać te pająki. O, szybko poszło. Okej. Okay. Uważać na pajęczarze, na przykład takie w kokonach ukryte. I przede wszystkim ten by się nie obudził. Okej, okay. Spoko. Dobra, czysto. Jeszcze nie przejdziemy, choćbyśmy chcieli, więc musimy sobie powiedzieć jakoś inaczej. Skrytów pomijam pewnie strasznie dużo, także wybaczcie mi. Ja nie jestem tutaj po sekrety, jestem tutaj po to, żeby przejść grę, przypomnieć sobie ją, zobaczyć jak to faktycznie Serious Sam 3 wyglądał i jak się w niego grało. To jest główny powód, dla którego właśnie siadłem do tego Serious Sama. No i wiecie, żeby przepchnąć fabułę do przodu i przegrać wszystkie gry po kolei. Mi się wydaje, że to będzie zajebiste. Bo tu nie sięga to, to już się nauczyliśmy od tamtego pająka. Bo specjalnie nie strzelał, żebyśmy zobaczyli faktycznie, że możemy przejść na spokojnie i nie kminili co robić. To jeżeli o to chodzi, to to jest zajebiste. A te pająki możesz zabić. Pięknie, widzę. Nie wiem, czy nam się to liczy do klikantu, jeżeli on je zabije. Możliwe, że nie. Bardzo możliwe. O, gnal. Bardzo możliwe, że nie. O, to jest, patrzcie. Wyskoczył gnal, czyli musieliśmy strzelić, czyli musiały się pająki aktywować. Clever. Very clever. Okej. Okay. Granat. Nie zabiłem go jednym strzałem. Co to ma znaczyć? Co tu pisze? Ziemia to nasza ojczyzna. Walczmy za ojczyznę. W porządku. Jestem prawie przekonany, że Rezygan będzie albo gdzieś był już i go pominąłem, albo dopiero będzie. Bardzo mi na nim zależy, bo wiecie, chcę go mnie wszystko zebrać, amunicji mamy do niego mało, użyliśmy to na biomechanoida. Bo niestety musieliśmy, no, musieliśmy sobie z nim poradzić, a wolę, żebym sobie poradził shotgunami wtedy. Ciężka sprawa. Ciężka sprawa taki biomechanoid. Oho, już się zaczyna. Kapecik. O ty kurwa. Ja ci dam. Dobra. Pojedziemy sobie inaczej. Pyk. And the spider is dead. Elegancko. Tym śmieci. Możemy po nim skoczyć. Nie. Okej. Okay. Ja szukam wszystkiego już w tym momencie. Nie. Na każdym poziomie staram się szukać. Po prostu ja najwięcej tylko mogę. Może to dobrze. Może to źle. Kto to wie.
Okej. Siema stary. Au! To jest ja od pająka czy od kamień? No nie mam pojęcia. Jest dużo pająków na ścianach, mnie to denerwuje i ja nie chcę tego. Bo nie lubię pająków. Co ja powiedziałem przed chwilą? Dude! Fajnie byłoby, gdybyś na przykład strzelili w jakimś obszarze blisko ściany czy coś, żeby obudziły się z kokonów pająki za ścianą. Żeby nas zaatakowały znikąd. To byłoby zajebiste w sumie. Mogę tu przejść? I cannot, okej. To chyba muszę robić coś źle. Oh shit! Wyłącz to. Dismiss! Okej. Mega dużo pochowanych rzeczy tutaj jest wszędzie. Interesujące. Co ten napis tutaj? O! Widzę tą ścianę już chyba. To o to chodziło chyba. Jest jeszcze nadzieja. Oczywiście, że jest jeszcze nadzieja. Co z tego, że na końcu planeta wybuchnie, ale... Jest jeszcze nadzieja, jak najbardziej. Pam, 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 pam. Okej, jest helikopter, dobra. Hello, Razerganie. Jeboi, 108. I u końca powiedzmy Razerganu, teraz możemy ten helikopter, który się teraz odpali, bo z kolei możemy go zestrzelić przedwcześnie. Bez używania rakietnicy i bez otrzymywania zbytnego damage'u. Nie wiem, czy to zrobię. Zobaczę, jak mu życia schodzi. I ogólnie udało mi się raz go zająć po prostu z pistoletu. Strzelałem, aż w końcu padł. Więc ja nie będę tego wypisywał strasznie długo. Kac, scenka. Quinn, Chopper's recon. Garrett's gone. He made it out? Negative. Shit. Okay, well, we've been able to decipher the tablets Professor Stein was working on. It seems like... Quinn, I'm gonna have to get back to you in a second. Sam, what's going on? To jest, panie i panowie? Get the hell off my ride! Technopolip! I to jest ten pokój, o którym mówiłem, z tymi beczkami. I on jest tutaj, nie na poprzednim poziomie, nieważne. Zobaczmy, ile damage'u mu zadam w ogóle. No, nie na dużo. Nieważne. I tak, jego możemy zająć typu amunicją ciężką. Przynajmniej teraz, nie, będzie później. Naprawdę. Czemu ty nie strzelałeś w ogóle, lol? Okej, no on się nie odczepi. Niestety on się nie odpierdoli od nas. Musimy sobie z nim poradzić. I na pewno nie być na otwartej przestrzeni, bo gnój zacznie strzelać. Okej. Przetestujmy sobie ten pokój tutaj, który był. Ten, dokładnie. Uwaga! 57. 54. Nieźle. Dalej nie powiedz, że 50, to jest dobry znak. Okej, coś tu jest schowane jeszcze dla mnie, bo mi się wydaje, że powinno być coś na pewno tutaj pochowane. Ale mówię, nie pamiętam, czy to jest pochowane coś faktycznie, czy nie. No się nie gani do nas, to jest akurat plus. Nie wiem, gdzie on jest. Ubiliśmy go. już tak szybko. Pam pam, pam pam. Soundtrack w Serious Sam jest jeden z najlepszych soundtracków w historii gier ogólnie, więc... Gdzie on jest? Tylko widzi, bo ja go nie widzę. Może poleciał już dalej, nie mam pojęcia. No stoi? Moje reakcje się opóźniły w tej grze. SOS przetrwa. Czy SOZ po prostu przetrwa. Okej. Okay. Turn off. Jest sana ma być. Pięknie, shotgun na takiej odległości. Bardzo ładnie. Pięknie. Kolejny leży. I ogólnie poziom zakończy się jak zajdziemy rakietnicę i go odwalimy. Krótko mówiąc. Wtedy poziom będzie finished. Typie. Dobranoc, miło było. A, to byłoby fajne, żeby tutaj było coś schowane. Okej, idziemy na przekój. Okej. Mamy tutaj armor dla nas. I kolejnego pająka, troszkę za blisko, jak na moje upodobania. Tutaj nie można mieć wszystkiego. Okej. Po żądalu. Czyściutko po raz kolejny. Hello. Exterminator! Widzicie, dropnął nam. A my to strzelby. Piękna sprawa. Prawie full do... Przejście to na prawo? A właśnie. To był cwaniaczek. Okej, nie wiem, czy idę dobrze, czy też nie, ale przejdę tutaj. Dobra. Oho, i tu i trochę będzie.
Wiem, że jestem przygotowany do takiej okoliczności. Nic mnie zaskoczy. Przyznam jakiś pajak głupi. Bardzo dobra robota. Okej. Okay. Zauważyliście, jak w tej części, nieważne gdzie bym spojrzał na jakąkolwiek ścianę, czy przez jakąkolwiek ścianę, nie ma nigdzie takich pustych po prostu części, jak było w Serious Sam 4. No właśnie. No właśnie, moi drodzy. Nie wiecie, nie mamy gadżetów, nie mamy jakichś super umiejętności właśnie do korzystania, tylko mamy czystą faktyczną strzelankę, faktyczną rozgrywkę i to jest piękne. To jest piękne, okej. Okay. Co ja mam tu zrobić? Na pewno... Dobra, widzę. Okej. Okay. He's dead. To jeszcze nie koniec, musimy się przedostać na drugą stronę. Na pewno jest droga okrężna, bo to raczej się nie otworzy. Chociaż... Nie wiem, czy to byłoby aż tak ciężko do otworzenia, skoro kłódki nie ma. No ale okej, idziemy dalej czyścić te nasze tutaj minigany. Tylko nie pamiętam, gdzie są włączniki do czego, wiecie? Niby kabel nam pokazuje. Tutaj. Okej. Ups, chcę go włączyć ponownie. Tu właśnie wyłączyć, nie. Sieć na miejscu. Ups, okej. Gdzie ty masz wyłącznik, kolego? Bardzo bym chciał wiedzieć, jest pancerz. Nie, gdzie on ma wyłącznik? Gdzie ten kabel jego leci? Tutaj za zakręt, tutaj jest wyłącznik, okej. Okay. A, jesteśmy bezpieczni. Jak na 162 zdrowia w ogóle mamy, wow. No, wygląda na to, że akurat nie dostajemy aż tak dużo damage'u. Nie wiem, czy się polepszyłem w tą grę? Kto wie? Kto wie, czy ja jestem już bogiem tej gry? Bardzo możliwe. Bardzo prawdopodobne, okej. Okay. Żyćko. Teraz znowu manewry szalone. Nie wiem od którego, to od tego, okej. A od ciebie gdzie jest? Pod tobą, okej. No nie przebiegnę chyba tam, chociaż nie wiem. No, na pewno nie przebiegłem. Zrobiłem to nie tak jak powinienem, ale się udało. Czyli nieważne. A, bo ja poszedłem tutaj, a mogłem go też tutaj wyłączyć. Och, Monty, Sirius tam po szkodzie. Bo szukamy dalej, tylko powyłączaliśmy. Nie musieliśmy do tego wyłączać tak w sumie. Tędy, bo to jest nasyp, ale jeszcze nie byłem z tej strony, bo tu może coś być. Nie ma nic. Chociaż ktoś pewnie mnie wyjaśni w komentarzach. Poczekajcie. Jest coś jednak. Kocham cię sam. Ojej. Sekret znaleziony. Jak nie myślałem, że coś mnie zaatakuje. Ktoś mnie kocha, hej guys, ktoś mnie kocha, nareszcie. Pisała Hellfire? Bardzo. Co tak brzmi? Oho, Polim się pojawił. No, czyli niepotrzebnie w niego amunicją strzelaliśmy wcześniej. No cóż. Gdzie on jest w takim razie, skoro się pojawił? Halo? Technopolipie. Pobudka w ogóle. Dziady jedne w jedne. O panowie. Nieźle, nieźle. Pyk, dobra. Jest, oh shit, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ile mu damage'u tym zadam? Ło, strasznie dużo, dobra, zakończymy go tym. Od razu. Coś cięższego. On już padł. Dobranoc, panie Polipie. Co tak dzieje? Jestem przerażony. Ale tak, to jest, panie i panowie, Technopolip. Szkoda, że tylko widzicie Technopolip helikopter, dokładnie. To jest to samo, co było w czwórce. Tylko, że w czwórce mogliśmy go zabić dosłownie czymkolwiek, a tutaj chyba faktycznie przez całą grę będziemy musieli czymś cięższym do niego strzelać. Nie jestem pewny. Mogę być w błędzie, czy to jest arachnoid? Tak, arachnoid tak dzieje. Tak, arachnoid tak dzieje, okej. W pożądalu to z arachnoidem będziemy musieli się, o kurwa, rozprawić. Czy coś poradzimy? Chodź kurwy synie, chodź. A poczekaj, chwilę, mam pająki. To się powinno zabić już dawno. Coś tu jest? Nie, nie tym razem, okej. Pancerzyk. No i idziemy bić Charlie'ego. Charlie! Bro! Chciałem jeszcze raz szczęścia, nie zdążyłem.
Chodź, Charlie. No i co? Nieśmiertelny kontroler na śmieci. Chłopie. Granat? Miał było? Spoczywaj w pokoju, Charlie. Szkoda w ogóle, że w momencie, w którym ten most się zawalił w czwórce, nie byliśmy w stanie, nie spotkaliśmy w ogóle Charlie'ego. To po prostu był chwilę, żebyśmy mieli takie wow, gadający kosmita po naszemu i tyle. Więc jestem niepocieszony tą informacją, no ale no, cóż mam zrobić. Tak, saga zrobiona, kreza jest zajebista, ale szkoda, że nie korzystali w postaci większej ilości niż normalnie. Oh well. Dobra, nie mamy polipa nad głową, także możemy do wyjścia już naprawdę cisnąć. Nie przejmować się niczym. Tu jest chyba wyjście już, tu jest chyba wrzutnia rakiet już, tego co pamiętam. Albo trochę dalej. Wygląda dokładnie tak samo jak koniec tego poziomu, więc... Amunicja się zawsze przyda. Przeładujemy sobie. Na przykład dlatego. Jeszcze raz. Okej. Okay. Tak, tu jest rakietnica. Dokładnie. Oh shit, ale no ja bym tu nie chciał podchodzić. Tam jest wyłącznie po tej stronie. A, ty. Minigun go zabił, super. No jest, tu jest wyłącznik, więc... Moglibyśmy do wyjścia to docisnąć, ale i tak przydałoby się go wyłączyć. Także pójdziemy sobie dookoła na chwilkę. Rakiety to full, okej. Okay. Czy możemy przejść gdzieś tutaj? Tak szczerze, gdzieś tutaj, możemy tutaj przejść, okej, okay, super. Dobra, trzeba powyłączać, dziada. No wyłącznik pod sobą, no nie? Tak, gdzieś tutaj. Psyk, i gotowe. Ja nie podchodzę tu, chcę rakietnicę i dopiero mogę wyjść. Nice. Nice. Ok, też jakaś suspicious ściana jest, ale tu nie możemy przeskoczyć. Dobra, no i to by było na tyle. Rozwaliliśmy polipa normalnie, w normalny sposób można powiedzieć. No może nie normalny, tylko w nienormalny sposób właśnie, z laser guna. Mamy naszą rakietnicę, która jest taka. Nie wiem, który filmik jest lepszy, tej starej czy tej nowej, nie mam pojęcia. Czy tej starej czy nowej, czy tej Serious Samie 4, czy tej Serious Samie 3, nie mam pojęcia. Tak czy siak, koniec poziomu. Nie? To co ja mam zrobić? Czy ja popsułem coś? Czy ja nie mogę skończyć poziomu faktycznie teraz? O, musiałem tu przyjść, bez sensu. Come in, HQ. The bird is secured. I'm not even going to ask. Good call. But I need to bring you up to speed on what we've gotten out of the tablets Professor Stein was working on. They seem to indicate that there's a secret chamber inside the Great Pyramid. Mm. I want you to head that way. I'll get a chopper out to you. Forget it. There isn't a man alive that can fly a chopper in here and survive. Anyway, I can see it from here, and I always preferred the scenic route. What do you mean? There's aliens all over the place. It's... Także poszliśmy na skróty, jeśli chodzi o ten poziom. 2 na 9 sekretów, 12 na 12 save'ów, 21 minut zajęło nam poziom. Mamy tutaj score 1700, high score 1800, bo cały czas mówię 1000, 1800 miałem high score. Nie szkodzi, nie szkodzi, dalej dobry wynik, tylko 100 tysięcy mniej, nie najgorzej. Kolejny poziom zajmuje się podstawową chmurą i niestety muszę was zawieść, możecie łapkować w dół następny film z Seriousa Matrójki. Ale będzie on niestety, jak tylko się uda, ocenzurowany w odpowiednich momentach, także czemu? Co uczyłem z tym razem, także cóż, trzymajcie się moje na cześć i zapraszam na kolejne odcinki z Seriousa Matrójki, trzymajcie się, pa pa!